No tak, z perspektywy czasu zawsze tak jest, że po takich meczach nieudanych piłkarsko i też motoryczne, gdzie nie byliśmy ani z cech wirocjonalnych na najwyższym poziomie, jest wszystkich nas sportowa złość, żeby ten mecz przekuć coś pozytywnego. I zawsze jest tak w sporcie i ogólnie w życiu, że chcemy te negatywne momenty jak najszybciej wrócić na właściwe tory. Ale takie są porażki, takie momenty są do rozwoju zespołu potrzebne. Z perspektywy wszystkich kibiców i ludzi nie są przyjemne, ale one są częścią rozwoju. I z perspektywy czasu na pewno będziemy się pamiętali, że to coś było coś po prostu pozytywnego, że nas zmusi do coraz większej pracy. Myślę, że zwłaszcza w takim momencie, w którym się teraz znajdujemy, po takim meczu z Rakowem, myślę, że zespół chce jak najszybciej się zrehabilitować i jak najszybciej zmazać tą porażkę. Także dla nas bardzo ważny ten mecz jest szybko i że możemy bardzo szybko zagrać. Na pewno co chodzi o skład, dzisiaj jest ostatni trening przed tym meczem. Chcemy po prostu zobaczyć to, kto będzie pełny zdrowia i wtedy decydujemy. Na pewno będą jakieś zmiany, ale to ustalimy przed meczem, czyli przed meczem pucharowym i po prostu chcemy poczekać jeszcze ten jeden dzień, żeby mieć dokładną kadrę. Mamy ten pierwszy mecz od razu przystępujemy do tego następnego meczu ligowego, także na pewno musimy to wszystko dobrze zaplanować. No nie, taki pomysł jest tak, że po prostu jest dość długa podróż i nie ma sensu wracać aż tyle kilometrów. Wykorzystamy to, żeby zrobić takie mini zgrupowanie, żeby się bardziej zintegrować. Spędzić taki czas, zwłaszcza w takim momencie, jakim teraz jesteśmy, może nam się takie mini zgrupowanie przyda, żebyśmy pobić ze sobą i jakoś się spędzić ten czas.